Nie chcesz spać, Maksiu? Nie chcesz? To zaraz chyba pójdziemy, da, co? Witajcie w kolejnym vlogu! Jest już popołudnie, jest chyba godzina 14. Maksa chciałam położyć, nie chcę spać. Umówiłam się z Moniką na godzinę, na godzinę 15:30 w centrum Newcastle. Chcemy tam do optyka pójść zobaczyć, chcemy po sklepach trochę pochodzić. Zaraz mama cię weźmie, Maksiu. No więc za takie dobre 40 minut muszę wyjść. Jeszcze w takim razie, skoro Maksiu nie spał, to go biorę, nakarmię go, ubiorę go i już pojedziemy tam troszeczkę wcześniej, pospacerujemy sobie. Także zapraszam na popołudnie z nami, ze mną, bo Monika pewnie nie będzie chciała się pokazać Wam. Jeszcze jej nie namówiłam, nie udało mi się. Także jedziemy i zobaczymy, co tam w centrum. A wiem, że w takim sklepie Fenwick, który słynie z przepięknych wystaw świątecznych od, o Jezu, nie wiem ilu, ale dziesiątek lat już co roku mają inną wystawę świąteczną i to z taką wielką pompą jest zawsze organizowane, mają specjalną ekipę, która przygotowuje te wystawy i to w całej Anglii, w każdym sklepie jest ta sama wystawa i to są zawsze tematyczne wystawy, zawsze jest naprawdę taka ilość ludzi, która zbiera się przed tym sklepem w dniu albo w momencie otwarcia tej wystawy, tak jakby, bo okna są zakryte i jak już następuje ten dzień, to ludzie się tam zbierają i jest oficjalne otwarcie wystaw, także są zawsze przepiękne, a jak tam będę, to już się ciemno zrobi, więc efekt będzie niesamowity, także na pewno Wam pokażę tą wystawę. Jak nam się uda, to jeszcze do Primarka zajdziemy, także żeby nie przedłużając, ja karmię Maksia i lecę, a z Wami widzę się później. Mua! I jak tam? Gotowy do wyjścia? Buty założone, spodnie założone, kurtka założona, śliniaka zapomniała mama założyć. A gdzie są rękawiczki? Nie ma. Tu leżą. A czapkę gdzie masz? Tutaj. Załóż czapkę. No pięknie, pięknie próbujesz. I dojechaliśmy z Maksiem do centrum. Tak w ogóle to nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłam, że z mojego domu do samego środeczka, do centrum Newcastle jakieś 15 minut mamy. Także bardzo blisko mieszkamy. Jest godzina 15, także mamy pół godziny. Ale pogoda jest przepiękna. Słoneczko dzisiaj świeci. Są 4 stopnie, co prawda. Ale myślę, że będzie teraz fajny spacerek, zanim Monię spotkamy. Także lecimy. Kto cały czas kopie nóżkami? Kto cały czas tu kopie nóżkami? Zaraz cię tu pogilgoczę. Dawaj szyję, dawaj szyję. Dawaj szyję, dawaj szyję. Założyłam Maksiowi pierwszy raz śpiworek na wózek. I aż nie może. Tak te nogi chodzą, nie? Przeszkadza. I tam już jest uliczka ze sklepami. W ogóle to jakoś nigdy się Was nie pytałam, ile osób tutaj z Newcastle mnie ogląda. Jestem bardzo ciekawa. Może napiszcie w komentarzu, albo może przyślijcie mi wiadomość. Bardzo miło mi będzie. A wiem, że jest Was trochę. Także czekam na jakiś kontakt. Jeszcze Moniki nie ma, a my pospacerowaliśmy już. Zapomniałam błyszczyka do ust zabrać z domu. No trudno. Sporo ludzi jest. Chyba jakiś świąteczny market tutaj się rozstawił. Idziemy zobaczyć.
pewnie Was zmyliłam trochę tymi oprawkami. Nie szukamy oprawek dla mnie, ale sobie z ciekawości przymierzyłam, jakbym wyglądała. Coraz ciemniej się robi, jak tu jest pięknie, ale całe szczęście, że Wojtek ze mną tu nie przyjechał, bo tutaj wszędzie tylko jedzenie sprzedają, a on uwielbia próbować. No ale dobra, przywiozę Cię tu, kochanie. I jesteśmy właśnie pod sklepem Fenwick. Jest tutaj ta wystawa, o której Wam opowiadałam, także idziemy zobaczyć ją. Do nowo otwartego sklepu Morphe, bardzo znane, bardzo popularne kosmetyki, i pomyślałam, jak już jesteśmy tutaj, to wejdziemy i coś Wam nagram w środku. Na pewno znacie je, także idziemy. Że ceny kosmetyków takie całkiem dobre. Zresztą może nawet zależy, które, bo tam na koniec co były te srebrne pudełeczka, to już 160 funtów ceny. Ale tak generalnie jakieś szminki po około 6 funtów, pędzle 3-5 funtów. Myślę, że nie najgorzej. O, świąteczne. Pierwszy raz widzę w Primarku ubranka dla psów. Musieli dopiero wprowadzić, bo nie było wcześniej. I tam jeszcze były... Wycofam się. Tu jeszcze takie zielone, zobaczcie. Jak choinki. Fajne. Jaka walizka fajna rozkładana na kosmetyki. To jest taka, co się otwiera i tam ma pełno półeczek w środku. 24 funty kosztuje. Warkocz złotowłosej. Nie, nie złotowłosa, jak one się nazywają? Elsa. Elsa, ja złotowłosa. Mogę sobie w sumie doczepić. Jakie bomby do kąpieli. 4 funty kosztują, 6 bomb. Turban na głowę, na włosy. Cała seria z myszką Miki. To jest maseczka na oczy. Ale super. Czarny kożuszek. A tu jasny. Jeden i drugi po 30 funtów.
bym sobie przymierzyła, ale już kurczę za bardzo nie mogę, bo Maksim już jest taki marudny. Jakie dresy z takim mieniącym paseczkiem po 10 funtów, do tego bluzy. Śliczne, z takimi cyrkoniami. Tylko chyba nie chciałabym takich w beż. Nie wiem, myślę, że czarne by z takim srebrnym paskiem fajnie błyszczące wyglądało. Tutaj mamy szczotki. A jakie ładne. Po 2 funty. Może się skuszę na taką Minnie Mouse. Świetne. A tu u góry co było? Tutaj po 2 funty też zestawy. No i mamy kosmetyki. A dokładnie kosmetyczki tutaj. Tak strasznie ciemno w tym Primarku dzisiaj. Nie wiem czemu. Wow. Ta jest świetna. Ale flaming. No rewelacyjna. Tu więcej takich ozdobionych. Te są po 1,5 funta. Tu są większe. Te tu całe diamentowe róże. I małe do torebki. Suszarki do włosów 9 funtów. 2200 W, czyli chyba całkiem. To tak trochę duża się wydaje, ale cena bardzo, bardzo korzystna. No i musimy kończyć naszą wizytę w Primarku. Muszę iść szukać gdzieś, gdzie mogę przewinąć Maksia. Już nie ma siły, ale chodzimy już ponad 3 godziny, więc nie ma co się mu dziwić. Więc chyba na dzisiaj będę zakończać tego vloga. Jakiś taki, wydaje mi się, że wyszedł bardzo chaotyczny, ale może to tylko mam takie wrażenie, może jak go złożę, to jednak będzie ok. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Dziękuję, że byliście ze mną. Pa, pa! Maksiu tak się przesiusiał. Zobaczyłyśmy, jak wyszliśmy z Primarka, że musieliśmy przyjść i przebrać go całego w nowe ubranka, tak? A w ogóle to zapomniałam Wam nowych paznokci pokazać. Zresztą widzieliście już je na pewno w filmie. TK Maxa z zakupami. Są przepiękne. Byłam... Kiedy to ja je robiłam? No jakoś tak pod koniec zeszłego tygodnia, ale niesamowicie mi się podobają. Czapeczki Mikołaja są przepiękne. Jeszcze raz dziękuję Ci, Kasiu. Cudeńka. No, teraz już Maksiu ma lepszy humorek. Przewinięta pieluszka, nie? To się jeszcze raz z Wami żegnamy. Pa, pa! A my wtedy może jeszcze pójdziemy sobie na jakąś bułę, nie? Zobaczymy. Pa, pa! O, a tu na mnie spojrzysz? Tutaj nie, tylko Monie widzi. Pa, pa! Pa, pa! Buźka! Pa.